To co, możemy? Możemy. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest Małgorzata Karolina Piekarska. Dzień dobry. Dziennikarka, pisarka, historyczka sztuki. Coś pominąłem? Nie, wszystko w porządku, wszystko się zgadza. Dobra. I ja pamiętam takie czasy, kiedy oglądałem Cię na ekranie telewizora, kiedy jeszcze miałem telewizor, bo było co oglądać, chociaż nie było miliarda kanałów, kiedy pracowałaś w ośrodku telewizji warszawskiej, w telewizyjnym kurierze warszawskim, jeżeli dobrze pamiętam, ale też pamiętam Twojego tatę. Tak. Wielkiego... Tak, to jest tak, że jeżeli można odziedziczyć warsztat szewski, to uważam, że można odziedziczyć warsztat dziennikarski, warsztat aktorski, pisarski i tak dalej. Czy to, że trafiłaś do telewizji i zostałaś dziennikarką, to było pod wpływem taty i jego miłości do Warszawy, do dziennikarstwa, do historii Warszawy? Nie, to było w ogóle absolutny przypadek, dlatego że ja po pierwsze najpierw trafiłam do gazet, a stało się to w ten sposób, że na studiach z historii sztuki napisałam taki esej o ikonografii pocztówki świątecznej w prezencie dla mojego profesora Juliusza Chrościckiego i odczytałam mu to na seminarium. I on powiedział, że to jest świetne i powinno się to ukazać w prasie. I ja się pochwaliłam tacie w momencie, w którym był u niego znajomy, który był sekretarzem redakcji w jakiejś gazecie. I powiedział, ja to biorę. Proszę mi to pokazać, ja to biorę. Bo on tylko przeczytał, biorę. I ukazał się ten pierwszy artykuł i za tym pierwszym artykułem poleciała cała masa innych. Trafiłam do Cogito, do dwutygodnika dla licealistów. I w tym Cogito, do tego Cogito ściągnęła Mankę Mentlewicz z programu Luz. A ona po jakimś czasie zaproponowała mi, żebym była sekretarzem redakcji w miesięczniku Luz, który powstawał do programu. Po jakimś czasie zlikwidowano miesięcznik. Program został. Program został. A ja wymyśliłam różnego rodzaju programy telewizyjne. Napisałam scenariusze i złożyłam propozycje w tych stacjach, które wtedy były. Był Polsat, było jeszcze parę innych takich niszowych, lokalnych, które w tej chwili nie istnieją. Tak. I złożyłam też w TVP Warszawa. I TVP Warszawa mnie przyjęło w momencie, w którym ja byłam bardzo pokłócona z moim ojcem o moje pierwsze małżeństwo. Nie rozmawialiśmy ze sobą. I była bardzo śmieszna rzecz, bo spotkaliśmy się na korytarzu i ojciec myślał, że ja przyszłam go przeprosić i powiedzieć mu, rozwodzę się, miałeś rację. I wręczył mi kluczyki i mówi, tu są kluczyki od pokoju, idź tam i porozmawiamy. A ja mówię, dziękuję ci bardzo, mam swoje kluczyki i swój pokój. I poszłam. I żeśmy jeszcze ze 2 miesiące nie rozmawiali, dopóki żeśmy się nie pogodzili, więc to była taka historia. Okej. Okay. Przepracowałaś w telewizji w TVP Warszawa, TVP3, to zmieniała się 21 lat, ale to nie była tylko praca w telewizji, bo w międzyczasie pisałaś książki, tworzyłaś. Tak, ale w międzyczasie też robiłam programy w Jedynce, w programie dochodzeniowo-śledczym tylko u nas byłam. W międzyczasie... Uwaga, słuchajcie, programy dochodzeniowe, śledcze dziennikarstwo to nie jest wymysł naszych czasów. Nie, to było już wcześniej. Zrobiłam między innymi, znaczy zrobiliśmy, to było zespołowo, ale zrobiliśmy taki program o tym, że jak działa WAPARK. I po tym naszym programie WAPARK-u już nie było. Sprawdźcie w internecie, co to była za afera, co to był WAPARK. Warto, naprawdę warto i dobrze, że zrobiliście wtedy ten materiał. Tak, bo to była w ogóle taka historia, że po prostu 40% szło do miasta, 60% zabierała jakaś firma w ogóle. 40% zysku z parkowania. Oprócz tego pisałam książki, pisałam cały czas do gazet. No i tak, ja zawsze coś muszę robić. O. Dobra. Piszesz książki dla dzieci. Dla młodzieży. A, broń Boże, dla dzieci i dla młodzieży. To jest bardzo duża różnica. Przepraszam, bo te okładki mi wskazują, że ten odbiorca jest ciut młodszy niż młodzież. Nie. To ja powiem, jaka jest różnica. Młodzież się liczy wtedy, kiedy się samodzielnie czyta i samodzielnie sięga po lektury. Można mieć 9 lat i być już młodzieżą. Natomiast nie interesuje mnie czytelnik, któremu czytają rodzice na głos. Dobra, i teraz rozumiem, czyli ja powiem dla dzieci, czyli dla młodzieży, dla tych dzieci, które same sięgają już po książki. Tak. Jak to jest pisać książki? Dla takiego odbiorcy, dla bardzo wymagającego odbiorcy. Ja piszę i dla młodych ludzi, i też mam na koncie książki dokumentalne.
Natomiast to jest czytelnik, którego nie da się oszukać. Jemu się nie da nic wmówić. Dorosły będzie czytał książkę, żeby po prostu zobaczyć, jakie G wyprodukował ten pisarz i żeby mu potem dowalić, a młody człowiek nigdy nie będzie tego robił, bo jemu po prostu na to szkoda czasu. Będzie czytał tylko to, co jest fajne. Więc to jest automatycznie taka no, jakby konfrontacja z czytelnikiem. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest o tyle trudne, że trzeba odnaleźć siebie z tamtych lat. Wiadomo, że nie piszemy o czasach swoich, ale pewne rzeczy są niezmienne, uczucia są niezmienne i emocje są niezmienne. Ja świetnie pamiętam, jak to jest, kiedy się koleżance zwierzyłam, że mi się chłopak podoba, ona powiedziała to całej szkole i cała klasa się ze mnie śmiała i szkoła cała. Świetnie to pamiętam. Pamiętam, jak to jest, kiedy się rozklepie w ogóle nasze tajemnice wszystkim, jak to jest, kiedy się poniża kogoś, jakie to są uczucia, kiedy się jest oszukanym i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko pamiętam. Więc to mi też pomaga pisać dla młodego człowieka. Mam też świadomość, że ten okres, kiedy wchodzimy w wiek dojrzewania, kiedy mamy 10, 15 lat, 16, to jest najważniejszy w naszym życiu. Ja na przykład nie wierzę w coś takiego, że ktoś ma, dajmy na to, 13 lat, ma dziewczynę i potem ona mu się nudzi i zamieni ją na drugą, potem na trzecią, na piątą, że on w dorosłym życiu będzie miał jedną żonę. Ja w coś takiego nie wierzę. No nie będzie miał. Nie będzie miał. Jeżeli jemu się w wieku 12 lat nudzi dziewczyna, to będzie mu się nudziła żona. To są pewne rzeczy, cechy charakteru, które mamy całe życie. Poza tym mogą pewne poglądy w naszym życiu ewoluować, ale już takie poglądy na życie, czy takie rzeczy, które mamy, podejście na przykład, nie wiem, do przyjaźni, ono będzie stałe. No bo to jest ten okres, te 10-15, to jest ten tak naprawdę kształtowania się człowieka. Do funkcjonowania w społeczeństwie tak naprawdę też, prawda? Bo to mówimy o zachowaniach społecznych tutaj, czyli ktoś będzie zmieniał żony. Też powiedziałaś o tych upokorzeniach, czy twoje książki dają jakąś radę, poradę? Czy są można je odczytać jako poradniki dla osób, które są prześladowane w szkole? To znaczy, są tak odczytywane, natomiast ja ich nie piszę z taką myślą. Natomiast generalnie cykl o klasie Pani Czajki, czyli klasa Pani Czajki, loteria, licencja na dorosłość, to są powieści złożone z opowiadań. Każda z nich w całości jest powieścią, ale one, główny wątek to jest dojrzewanie. I jak patrzymy na pierwszy rozdział i na ostatni, to widzimy, że bohaterowie są już dojrzalsi. Ale jak wiemy, obydwoje dojrzewa się przez całe życie i to się nigdy nie kończy. I dojrzewamy i rozwijamy się do śmierci. W związku z tym te książki są tak skonstruowane, żeby czytelnik odnajdywał tam trochę siebie, trochę swoich kolegów, trochę swojego otoczenia, ponieważ jest bohater zbiorowy, więc żeby on też widział różne postawy życiowe. Po napisaniu loterii miałam różne głosy, że ci bohaterowie się nie zachowują tak, jakby wyobrażali sobie to czytelnicy pierwszej części, ale po licencji na dorosłość to niektórzy byli na mnie bardzo źli, bo my chcemy, żeby każdy był kryształowo czysty, a ja pozwalam, tak jak pozwalam znajomym mieć wady, tak pozwalam swoim bohaterom mieć te wady. I uważam, że to jest, my tacy jesteśmy. Kiedy my mamy wady, chcemy, żeby nas z tymi wadami akceptowano, z tym, że jesteśmy na przykład spóźnialscy, niesłowni i tak dalej. Chcemy, żeby mimo tego nas kochano. No i tym obarczam swoich bohaterów. W związku z tym czytelnik może z tego wyciągnąć coś dla siebie. Natomiast nigdy nie piszę książek z taką myślą, że to ma być nauka czegoś. To mi się kojarzy z naszym ukochanym Misiem Uszatkiem, gdzie było zawsze nie wolno bić babuleńki i tak dalej. Jesteś daleka od dydaktyki, tak, ale pokazujesz świat takim, jaki jest. Tak. Poza tym, no, my w tej chwili jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji. Mówię, my z jednej strony pisarze, z drugiej strony dorośli ludzie, którzy pewnego dnia odejdą z tego świata i ustąpią miejsca młodszym, dlatego że nastolatkowie odeszli od czytania książek. Liczba nastolatków czytających zmniejsza się i za to odpowiadamy poniekąd my dorośli. Z wielu różnych powodów. Po pierwsze, jako rodzice kupujemy książki dzieciom, żeby one się nauczyły czytać, ale nie kupujemy po to, żeby lubiały czytać. Tak.
i nie kupujemy po to, żeby miały z tego przyjemność. Po drugie, bardzo rzadko reklamowane są książki dla młodzieży. Bardzo rzadko. To w ogóle ja nie pamiętam, kiedy może Rutka Asi Fabickiej pamiętam, że była reklamowana, ale to jest coś bardzo rzadkiego. Nie widziałam, nie pamiętam w telewizji, żeby była jakaś reklama książki dla młodzieży. To w ogóle, żeby było w jakichś gazetach, to jest coś bardzo rzadkiego. W związku z tym też nie bijemy po oczach tymi książkami. A ponieważ ja byłam no, świadkiem czegoś takiego, że przychodzi na targach książki do mnie nastoletnia dziewczyna i mówi, że mamo, kup mi tę książkę, a mama mówi, może coś bardziej przydatnego, sweter by ci się przydał, no to jeżeli okay. rodzic tak podchodzi do sprawy, to nastolatka, która nie ma własnych pieniędzy, chyba że jej rodzice dadzą kieszonkowe, wiadomo, że nie będzie poświęcała tych pieniędzy na książkę, bo też ma swoje inne nastoletnie potrzeby, szminka też jest ważna. Jak najbardziej tak, ale... Nielegalnie browara wypić też rozumiem. Każdy, kto był niepełnoletni, nie powiem dojrzały, to zrobił, zapalił potajemnie papierosa, tak. napił się piwa, napił się bimbru i zapalił inne substancje zażywał, zakazane. To nie jest tak, że to jest teraz to zdegenerowane pokolenie, ale ja chcę wrócić właśnie do tych książek, czy to rodzice nie dają przykładu dzieciom? No, rodzice bardzo często nie dają przykładu, ponieważ sami nie czytają. Ja może opowiem taką anegdotę, jak mój syn był jeszcze w liceum, przyszłam kiedyś na zebranie i tam pani powiedziała, że bardzo jest jej przykro, ale zrobiono niezapowiedzianą kartkówkę ze znajomości hymnu polskiego z pamięci i tylko 3 osoby napisały słowa. No i potem rozmawiam z moim synem. Mój syn akurat napisał te słowa i tak dalej. Jeszcze powiedział mi, za kogo ty mnie masz. Ale opowiada mi potem historię z klasy, że koleżanka, która przyszła, mama wróciła z tego zebrania i mówi do córki, jak ty mogłaś nie znać słów hymnu? A ta koleżanka mówi, a nauczyłaś mnie? I to jest właśnie to. Znaczy to jest to, co rzeczywiście możemy tu mówić teraz przysłowia, czym skorupka za młodu i tak, ale ten nawyk czytania jeszcze w naszych czasach dzieciństwa był czymś normalnym. Oczywiście. I oczywiście trochę nas goniono od tych 2 kanałów telewizora, bo tam były filmy, których nigdzie nie można było obejrzeć. To nie były czasy, kiedy film był na wyciągnięcie ręki do kieszeni i oglądam film. Tylko rzeczywiście na film się czekało, na serial się czekało, ale książka była taką niesamowitą odskocznią od rzeczywistości, rozbudzała niesamowicie wyobraźnię. I to gdzieś zniknęło dzisiaj tak naprawdę. To jest coś, co tak rzeczywiście, ja się pod tym podpisuję, co mówisz, nastolatki nie czytają, nastolatkowie nie czytają. Zresztą system edukacji doprowadził też po trosze do tego. To znaczy, po pierwsze, to jest oczywiście cały czas wojna dotycząca lektur. Po pierwsze jest wmawiane, że lektury odbierają przyjemność czytania, ale lektury w ogóle nie mają na celu sprawienia przyjemności czytania, tylko one mają nauczyć historii literatury. Więc to są 2 różne rzeczy. Inteligentny nauczyciel będzie w stanie najgorsze nudziarstwo sprzedać w ten sposób, że uczeń będzie chciał przeczytać, bo będzie chciał się poczuć kimś lepszym i kimś z elity. Jeżeli mu się to w ten sposób przedstawi, umiejętnie, inteligentnie, to on to po prostu przeczyta, nawet jeżeli się będzie bardzo męczył. Ja przypomnę taką książkę, którą na pewno czytałeś, jak byłeś nastolatkiem, bo to wszyscy czytali, chłopcy i dziewczyny, dziewczyny oczywiście częściej, Zapałka na zakręcie Sisickiej. I tam było coś takiego, że główna bohaterka, żeby poderwać chłopaka, wypożyczyła Faulknera, Absalome, Absalome, i jeszcze było powiedziane, mordowałam Faulknera, tak. którego nie rozumiałam, więc szpanowała tym Faulknerem, żeby poderwać chłopaka. No, jest coś takiego, że jeżeli chcemy pokazać, że jesteśmy jacyś mądrzejsi, to będziemy czytali trudne rzeczy. Dobra, ja myślę, że o literaturze moglibyśmy gadać bardzo długo i stawiać różne diagnozy, teorie, hipotezy. Przejdźmy do tego twojego, to strasznie to zabrzmi to słowo, muzealnictwa. No, jesteś historyczką sztuki, kurczę, dziennikarstwo. To wszystko się łączy tak naprawdę, ale jeszcze praca w muzeum? To jest bardzo ciekawe, dlatego że pracuję w Muzeum Niepodległości.
które świetnie znałam jako dziennikarka TVP Warszawa, dlatego że na antenie TVP Warszawa zajmowałam się takimi właśnie tematami, tematami historycznymi związanymi z powstaniami narodowymi, z odsłonięciami pomników, składaniem kwiatów, przed różnego rodzaju tablicami, więc trafiłam do muzeum, jak się znajomi dowiedzieli, do jakiego muzeum trafiłam, to po prostu, jak to się mówi, banan na twarzy. No przecież to w ogóle jest muzeum stworzone dla ciebie. Chociaż ja bym powiedziała, że raczej ja jestem stworzona dla tego muzeum. Bo rzeczywiście się tam odnalazłam i rzeczywiście tam są rzeczy, które mnie interesują. I to dotyczy zarówno sztuki, jak i historii. Aczkolwiek jest to muzeum, o którym niewiele osób wie, że ono się znajduje w czterech lokalizacjach, bo Pałac Przebędowskich, gdzie jest dyrekcja, Muzeum 10 Pawilonu, gdzie między innymi jestem ja w dziale zbiorów, ale też Pawiak i Szucha. Co ciekawe, każdą z tych placówek znałam świetnie jako dziennikarka, łącznie z tym, że na przykład na Szucha trafiłam z moim ojcem, oczywiście prywatnie też jako nastolatka, ale też bardzo ciekawa historia. Ojciec, ja miałam 17 lat mniej więcej, kiedy zwolnił mnie ze szkoły po to, żebym wzięła udział, on kręcił o akcji na Kuczerę materiał, no i nagrywał Michała Isajewicza Misia, a ja miałam zamarkować Elżbietę Dziębowską, przejść przez ulicę, dotknąć samochodu Michała Isajewicza i żeby on jakby odtworzyć tę sytuację, kiedy on zajechał drogę Kuczerze, padły strzały, Kuczera padł martwy. I co było przezabawne, to mróz potworny, no bo to przecież jest początek lutego, więc no, schroniłam się potem w samochodzie telewizyjnym, który grał rolę samochodu Kuczery. Tam siedział kierowca, bo jeszcze wtedy były ekipy z kierowcami i ja taka nastoletnia dziewczynka, chciałam być taka miła i zapytałam, czy lubi pan swoją pracę. No nie powtórzę w tej chwili, co ten kierowca mi odpowiedział, bo powiedział, lubię, nie lubię, świątek, piątek pracuję, nie mam czasu. Ja byłam zszokowana, ale bardziej zszokowana byłam, kiedy wylądowaliśmy na Szucha z tą ekipą i ten kierowca, patrząc na te afisze, które tam były z listami rozstrzelanych i tak dalej, popatrzył i mówi tak, to się w głowie nie mieści, co wtedy z ludźmi robili. Ja sobie pomyślałam, Matko Boska, to ja mam te naście lat i ja wiem, co wtedy z ludźmi robili, a dorosły człowiek nie wie? No, nie wszyscy interesują się historią, nie wszyscy muszą, aczkolwiek myślę, że my jako Polki i Polacy powinniśmy się tą historią interesować, bo jesteśmy takim narodem, który jest tak dotknięty przez historię, przez stulecia, od wielkiego imperium, od mocarstwa do kadłubka, do kraju rozdartego, do kraju podzielonego między różne mocarstwa, do takiego, jak mówią moi znajomi ze Szwecji, to jest takie pole między dwoma wielkimi mocarstwami. I to na tym polu zawsze odbywały się między tymi mocarstwami wielkie wojny i to my najbardziej na tych wojnach cierpieliśmy, byliśmy najbardziej poszkodowani. Dlaczego o tym mówię? Bo jesteśmy... To jest 11 listopada, to jest Święto Niepodległości. Pracujesz w Muzeum Niepodległości. Czym jest dla ciebie patriotyzm? Jak w ogóle można dzisiaj młodych ludzi zarazić patriotyzmem? No, to jest ciekawe pytanie, bo na Szucha, o którym wspominałam, jest przecież to słynne zdanie wyskrobane na ścianie. Łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Czym jest patriotyzm? Ja na przykład uważam, że patriotyzm jest nawet wtedy, kiedy ja nie rzucam śmieci na chodnik. To też jest patriotyzm, kiedy śmieją się czasami znajomi, ile ja mam śmieci w samochodzie na podłodze, ale to właśnie dlatego, żeby nie wyrzucić ich przez okno. To jest też patriotyzm. Patriotyzm to jest płacenie podatków. To jest też chociażby no, pielęgnowanie takich tradycji. Poznałam kiedyś taką dziewczynę, która powiedziała, że dała swojemu synowi bardzo polskie imię Kacper. I ja się po prostu strasznie obśmiałam, bo polskie imię to ma mój syn, bo się nazywa Maciek. No, a to jest jednak słowiańska wersja imienia Mateusz, więc to jest polskie imię. No.
Mnie się wydaje, że my żyjemy w takich czasach, gdzie jedni twierdzą, że mają monopol na ten patriotyzm, a ja uważam, że nikt na to nie ma monopolu. Na przykład nie wierzę w coś takiego i w ogóle uważam, że to jest kłamliwe i fałszywe, Polak to katolik. Nie ma czegoś takiego. Ja miałam w rodzinie ewangelików, którzy byli patriotami, miałam kalwinów, którzy byli patriotami, więc to jest bardzo zgubne. No. Dwa dni temu miałam w ręku książkę, przysłał mi kolega, o książkę, którą wydał Robert Trzaska. Nazywa się ona Gwiazda, czyli Stern, o żydowskich drużynach piłkarskich. To też byli patrioci, tak? No, co nas łączy? Co nas łączy? No łączy nas, powiedział mi niedawno taki znajomy, że w jakim my żyjemy, cudownym kraju, bo on jest jednonarodowościowy. Ja ryknęłam śmiechem. Jaki jednonarodowościowy? Tutaj jest wiele narodów, tylko my ich po prostu jakby nie zauważamy, bo żyjemy w jakimś takim, w takim myśleniu, że trzeba być tylko, nie wiem, myśleć, że Polska to są tylko Polacy. A przecież to jest nieprawda. No, to nigdy nie była prawda, przepraszam. Nigdy Polska nie była, była zawsze, już pomijam ten okres historii, Rzeczypospolita obojga narodów, ale też wszystkie narody migrujące na terytoria Rzeczypospolitej. Przecież my byliśmy zawsze multikulti jako państwo. Ale oczywiście i w ogóle, na przykład czytałam wczoraj, że jakaś pani się oburzyła, że w Lidlu są komunikaty po ukraińsku. Też mnie to rozbawiło. Przed wojną 20% społeczeństwa polskiego stanowili Ukraińcy. No a zostali za tamtą granicą, tak? Tak, bo ktoś tak podzielił. Bo ktoś tak podzielił. No, natomiast no, mnie to na przykład w ogóle nie przeszkadza. Już nawet pomijam fakt, że mam męża, który jest pół Polakiem, pół Ukraińcem. Mam synową z Ukrainy. Ale w ogóle wielojęzyczność nas wzbogaca. No, przecież są dowiedzione badania, że na przykład dzieci, które są wychowywane w rodzinach mieszanych, są dwujęzyczne, są inteligentniejsze, zdolniejsze, lepiej się uczą. No bo inaczej mózg pracuje. Inaczej mózg to jest pracuje, ta otwartość. Tak. To jest ta otwartość, którą gdzieś gubimy dzisiaj. Zresztą cały świat gubi tą otwartość. Gdzieś nacjonalizm się odradza tak mocno i nacjonalizm będzie zawsze dla mnie historycznie nacechowany negatywnie. No to jest też ciekawe, dlatego że u nas jest tak nacechowany, natomiast na Białorusi nacjonalizm równa się patriotyzm, bo tam jest inne zrozumienie tego słowa. Ale u nas rzeczywiście on tak się kojarzy, z tym, że patriotyzm to w ogóle jest jeszcze taka rzecz, że Seneca mówił, ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. I ja tak uważam, że trzeba Polskę kochać z całymi jej wadami i zasługami i tymi plusami, które ma. Ja uważam, że, znaczy ja bardzo kocham swój kraj. Miałam możliwość wyjechać. Miałam możliwość wyjechać wiele, wiele lat temu do Stanów. I tego nie zrobiłam, nie chciałam nigdy. Z wielu względów. Jest taki stary dowcip o owsikach, które siedzą wiadomo gdzie, tak? I jeden mówi, tatusiu, jak wyglądam tam na zewnątrz, to co to jest to żółte? Żółte, synku, to słońce. A to zielone, tatusiu? Zielone, trawa. A to niebieskie? Niebieskie, to niebo. Tatusiu, jaki piękny jest ten świat. Czemu my siedzimy w tych czterech literach? Bo to jest nasza ojczyzna, synu. I ja się czuję czasami jak ten owsik, ale ja, to banalnie brzmi, ale ja bardzo kocham swoją ojczyznę. No bo to jest nasza ojczyzna, no, tu się urodziliśmy, tu ja się wychowaliśmy. I to powiedziałeś coś pięknego, że kocha się ojczyznę za to, jaka jest, ze wszystkimi to, zaletami jest. I wadami, tak. Ale za to, że jest, tak? Bo jest nasza. Bo jest nasza, jesteśmy tu, mamy wspólną kulturę i że ta kultura jest mieszanką różnych kultur, to naprawdę nie przeszkadza. To jest coś cudownego, bo my z tych innych kultur dużo czerpiemy, te kultury czerpią z naszej kultury dużo i powstają niesamowite dzieła sztuki, książki, filmy, spektakle teatralne, obrazy. Literatura, przecież literatura jest tak wymieszana kulturowo tak naprawdę. No, oczywiście są książki typowo zamknięte, ale ustalmy, to jest mniejszość. Cała literatura jest, cała kultura jest tak mocno i historia nasza jest tak, przeplata się z losami różnych narodów. No, chociażby powstanie styczniowe, powstanie, które było klasyczne za wolność waszą i naszą.
I przykładowo, my mamy, ja może powiem o jednym obiekcie, który mamy w Muzeum Niepodległości, bo mamy w 10. pawilonie, między innymi rzeźbę przedstawiającą Andrija Potebnie. To był Ukrainiec walczący po stronie Powstania Styczniowego, a rzeźbę mamy autorstwa Wiesława Milnera-Nieckowskiego, którego dziadek, Wilhelm Milner-Nieckowski, był powstańcem styczniowym, a był z pochodzenia Niemcem. I tak się ta historia świata, Europy, Polski splata, fakty, mity, losy, to wszystko jest razem połączone. Że tak naprawdę dzisiaj, 11 listopada, możemy być dumni z Polski, z tego, że jesteśmy patriotami, patriotkami. Coś na koniec jeszcze chciałabyś powiedzieć, bo tak zabrzmiało trochę patetycznie, ja was za to przepraszam, ale to są emocje. To są emocje związane, kiedy rozmawiamy o Polsce, nie o polityce, o Polsce, kiedy rozmawiamy, budzą się te gorące uczucia w środku. Bo my Polacy, Polki jesteśmy bardzo w środku rozpaleni. Tak, ja muszę powiedzieć, że to jest taka... Miałam ostatnio rozmowę, co to znaczy Polonia a Polonika. Jeden pan pomylił te dwa słowa i ja tłumaczyłam, że Polonika to jest wszystkie zbiory, które dotyczą Polski, a Polonia no jakby symbol, personifikacja Polski. Mam taki obraz w domu, Polonia zrywająca kajdany, namalowany przez brata mojej prababci, który wyszedł z domu w czasie wojny polsko-bolszewickiej i nigdy do niego nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało, po prostu zaginął w czasie wojny. I ten obraz jest jedyną rzeczą, która po nim pozostała. Nie jest to oczywiście dzieło wysokiej klasy, bo to nie był artysta malarz, tylko to amator namalował to, co mu w duszy grało w 1917 roku. I patrzę na niego bardzo często i myślę sobie, że doczekaliśmy tego, kiedy ta Polonia zerwała kajdany i powinniśmy robić wszystko, żeby nigdy więcej nikt nam tych kajdan nie założył. I z tym przesłaniem kończymy ten odcinek rozmów na Magazynowej 14. Moim i waszym gościem była Małgorzata Karolina Piekarska, dziennikarka, historyczka sztuki, pisarka. Wszystko? Wszystko. Wspaniała kobieta, patriotka. Jak to dzisiaj brzmi dumnie, kiedy to dzisiaj wygłaszamy, ale to codziennie to czujemy. Bardzo dziękuję wam, że jesteście z nami. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, gdzieś tutaj pojawi się kwadracik bądź kółeczko, trzeba w nie kliknąć, a wtedy na waszym koncie na YouTubie będzie pojawiać się dzwoneczek mówiący o tym, że już jest dostępny kolejny odcinek rozmów na Magazynowej 14. Jeszcze raz, Małgosiu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć.